witajcie na kanale Kocham Zabawki. W dzisiejszym odcinku mam dla Was superową nowość, a mianowicie są to Claudisy. Wow, spójrzcie! Jak widzicie, tutaj jest taka fajna, malutka chmurka. Przypomina mi troszeczkę małego niedźwiadka. A co skrywa się w środku? Na pewno zwierzak, ale jaki? Już się sama nie mogę doczekać. Wy zostawcie koniecznie kciuka w górę, a ja zabieram się do otwierania! Okej, to spójrzcie, tak wygląda mój malutki zestawik z bliska. No, pora go w końcu sobie rozpakować, więc otwieram i ściągam tą przezroczystą folijkę. O, ja cię kręcę, troszeczkę krzywo mi to poszło. No, ale jak widzicie, spoko się to nawet otwiera. Ojejka, jeszcze tutaj ta końcóweczka. No dobra, mamy mini malutkie pudełeczko, więc wyciągamy chmurkę. Woohoo! Ale czas, jaka to jest, takie w ogóle malutkie to jest. I tutaj mamy jeszcze nasze pudełeczko, w którym znajdują się pozostałe niespodzianki. O, ale fajnie, spójrzcie, mamy taką zawieszkę, dobry loka. Do tego jeszcze mamy niespodziankę i to wszystko pusto już jest. No dobra. Jak widzicie, mamy tutaj fajną taką malutką chmurkę misiaka. Po drugiej stronie jest również instrukcja, jak należy to poprawnie wszystko zrobić. Okej, to zanim w ogóle rozpakuję tą wielką, w sumie małą chmureczkę, spójrzcie, tutaj mamy punkt pierwszy, czyli musimy wlać wodę, jak otworzymy. Potem musimy zamknąć, wstrząsnąć to aż przez 60 sekund, a jako czwarty punkt mamy, że już moja niespodzianka będzie gotowa do wyciągnięcia, ale fajowsko. No to co, to może ja to sobie rozpakuję, otworzę to, okej. Ale to ciężko coś mi wychodzi. Tam, tadam, co my tutaj mamy? Mamy ulotkę, ale fajnie. No i to takie, zobaczcie, zabezpieczenie, żeby nam na pewno woda nie wylatywała z tej chmurki, jak będziemy wstrząsać. No i do tego jeszcze miałam wcześniej taką srebrną saszetkę. No i... No dobrze, to otwieram teraz niespodziankę. Co tutaj będzie w środku? Uwaga! Wyciągam coś mięciutkiego, tu jest w środeczku. O, mam różowe słuchawki! O, i buciki, takie fajne niebieskie. O ja, ze skrzydełkami, ale czad. No dobra, jeszcze jest kolejny bucik. Tutaj mamy do tego włosy! Ale fajne, ale ekstra takie bujne, jakie to mięciutkie. I do tego jeszcze dostałam naklejkę chmurki. No dobrze, otwieram ponownie moją chmurkę i uwaga, tutaj mamy taką folijkę, taką jakby plastikową, no i do niej musimy wlać wodę, więc uwaga, biorę już moją tutaj właśnie wodę, tak, i teraz będę lała, uwaga, uwaga, no dobra, leje się woda, wydaje mi się, że już chyba tyle wystarczy, no i teraz moim zadaniem, jak widzicie, jest zabezpieczenie w ogóle tej wody, czyli zamykamy ponownie chmurkę, o, w ten sposób, i teraz przekładamy to urządzenie. Ła! Musiałam zrobić dziurę. To wszystko jest już tutaj ładnie zakręcone, wszystko się dobrze trzyma. No i teraz ja będę to wstrząsała przez 60 sekund, więc uwaga, zaczynam! No dobra, wydaje mi się, że już minęło te 60 sekund. Wiecie co, wiecie, jak mnie ręka w ogóle boli od tego wszystkiego? Okej, wyciągam. O, ja cię kręcę, co tam powstało, co się w ogóle zadziało? Widzę jakiś taki śnieg jakby. Czekajcie, otwieram i... Ja cię kręcę, jaki ładny różowy puszek tutaj jest w środku. Jakie to mięciutkie w ogóle. Wiecie co, zdrapię to jeszcze bardziej.
To się też otwiera. No dobra, ale czad. Dobra, to wszystko tutaj wsypię do środeczka. O, tak będzie lepiej. I tam, tam, spójrzcie, tutaj mam mojego zwierzaka. O, ale jaki piękny różowy. Już myślałam, że mam ultra rzadką figurkę. No bo ultra rzadkie figurki to też są podobno różowe. Ale niestety nie mam ultra rzadkiej figurki, ale ta całkiem też jest słodka. A tutaj na dole pełno śniegu, takiego fajnego różowego. W ogóle to jest takie fajne, mięciutkie w dotyku, takie troszeczkę wilgotne. No, powiem Wam, że naprawdę całkiem fajna sprawa. Okej, okay, to otworzę moją figurkę. Tak ona wygląda, ale fajnie! O, miała troszeczkę głowę przekręconą. Spójrzcie, jakie ma w ogóle fajne różowe włosy. Całe jej ciało jest koloru różowego. Naprawdę fajnie się prezentuje. Ale cóż to za zwierzak? Tego jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że za chwilkę się dowiem. To może na początku ubiorę już jej buciki koloru niebieskiego. Z tyłu ma takie fajne, zobaczcie, skrzydełka są. Ale fajnie wygląda. Okej, okay, drugi bucik jeszcze do kompletu. Do tego będzie miała swoje różowe słuchawki, które za chwileczkę założę. No i włosy. No dobra, to uwaga, doczepiam ogonek mojemu zwierzakowi. Juhu, ale fajowsko, okej. O, no i zobaczcie, jak fajowsko wygląda, jaki ma wielki, gigantyczny, puszysty ogonek. Ale fajnie, i wiecie, co się dowiedziałam? Że mój zwierzak to jest leniwiec. No i zostały mi jeszcze do kompletu różowe słuchawki. Okej, okay, to zobaczcie, tak wygląda moja figurka już po ubraniu. Właśnie tak, mi się najbardziej podoba ten jej ogon, ale jeszcze ważna rzecz dla Was, dzieciaki. Więc uwaga, tutaj mamy jeszcze ulotkę. Juhu, jakie zwierzaki mogę zdobyć właśnie do swojej kolekcji. I tutaj mamy jeszcze taką mini ściągę. I uwaga, uwaga, różowa gwiazdka oznacza, że... Tutaj są ultra rzadkie figurki i tutaj mamy oczywiście unikorna i lamy, jej, ale fajnie, w ogóle super są te zwierzaki, mi się bardzo one podobają, wszystkie są słodkie, a mój zwierzak jest tutaj i on należy do grupy wiecznej. Okej, okay, to mam tutaj jeszcze zaczepkę, czyli jak widzicie, mój zwierzaczek może być bryloczkiem, tylko ogólnie ten brylok strasznie ciężko jest ogólnie założyć. Ja chcę go przyczepić właśnie tutaj do ogona mojej figurki, ale czy to mi się uda, nie mam pojęcia, więc jeszcze raz spróbuję to tutaj włożyć do środeczka. No dobra, i zaraz będzie gotowe. Okej, okay, to jak widzicie, zaczepiłam tą zawieszkę do mojego zwierzaka i uwaga, uwaga, wow, zrobił salto, prawie w powietrzu, wisi do góry nogami. Tak, ten zwierzak może służyć jako bryloczek, możecie go sobie zaczepić do plecaka, no nie wiem, gdziekolwiek, do torebki, gdzie tylko chcecie. Powiem Wam, że ta zabawka bardzo mi się podobała, w ogóle ten śnieg, który był w środku, właśnie z moją figurką, fajnie to w ogóle wyglądało, szkoda, że nie udało mu się znaleźć ultra rzadkiej figurki, ale mam nadzieję, że następnym razem będę miała więcej szczęścia. Jeżeli figurki Wam się podobają, zostawcie koniecznie kciuka w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!